Joachim Gruszka mieszka w Fosowskiem 23 lata. Pochodzi jednak z Chorzowa. Muzyczne zdolności zawdzięcza swojemu ojcu, który był kapelmistrzem w Górniczej Orkiestrze w Lipinach Śląskich. Początkowo grał na klarnecie, dzięki znajomościom ojca miał możliwość grania z orkiestrą reprezentacyjną Wojska Polskiego, która pomogła w rozwoju jego zainteresowań. Pojechałem do tej orkiestry jako elef, mając 17 lat. Tam były możliwości kończenia dalej tej szkoły średniej muzycznej, no ale tam już było, powiedzmy, no już nie było zmiłuj się. Praca od rana do wieczora, z klarnetem latałem, można powiedzieć, cały dzień. Obsługiwaliśmy z tą orkiestrą najważniejsze imprezy państwowe, witanie delegacji zagranicznych, jakieś ważniejsze pogrzeby na Powązkach. No i to tak trwało, powiedzmy, jakieś 5 lat. Mieliśmy tam taki, powiedzmy, możliwość, że jak kończymy tą szkołę, możemy sobie wybrać już jako muzycy zawodowi, jaką orkiestrę chcemy w ogóle w naszym kraju. Pomyślałem sobie o Katowicach, o Chorzowie, żeby wrócić, nie? No ale tam rozwiązywali te orkiestry już wojskowe, to już następował ten czas, że te mniejsze orkiestry były likwidowane, wojskowe. No i pojechałem tutaj do Opola jeszcze. W Opolu jeszcze była orkiestra, tutaj miałem wujka niedaleko. No i tam w tej orkiestrze właściwie tam byłem pół roku, bo był bardzo słaby poziom tej orkiestry. Ja bym, można powiedzieć, dobrze już wtedy stałem na nogach jako muzyk. No jedynie z tego czasu, co właśnie mi zostało, że tam byłem te pół roku, to że żonę właśnie zapoznałem, bo ona była z tego terenu, z Fosowskiego. Jeździła tym pociągiem, co ja tutaj do wujka, no i tak żeśmy się poznali. Dzięki orkiestrze pan Joachim miał możliwość pracy w teatrze. Współpracował z wieloma polskimi gwiazdami, między innymi z Anną German i Violettą Villas. Bardzo, bardzo miła współpraca, wspominam ten czas. No ale był to jednak też taki czas, że niby tam robota, wszystko ok, no ale te pieniądze nie były takie najlepsze. No i w tym czasie muzycy, właśnie oni dużo wyjeżdżali. Niektórzy najczęściej wyjeżdżali na statki, bo oni woleli tam grać, powiedzmy, jakąś muzykę taką, powiedzmy, no, ogólnoświatową, rozrywkową. A ja tam, powiedzmy, utrafiłem znowu na taki cyrk w Szwajcarii. To tak się zdarzyło, że grałem właśnie w teatrze, tam jakoś coś tam grałem, jakąś solówkę i w przerwie przyszedł taki pan starszy, mówi, wie pan by bardzo odpowiadał, czy nie pojechałby pan ze mną do Szwajcarii, bo tam akurat saksofonista jeden już się zwolnił i tak dalej, nie pracuje. No, mówię, no już byłem w cywilu wtedy, no, złożyłem papiery, bo to wszystko szło przez, nie był to jakiś prywatny kontrakt, tylko to był kontrakt przez przedsiębiorstwo rozrywkowe w Warszawie. Oni wysyłali, tam były właśnie możliwości załatwienia paszportów, bo innych możliwości nie było, jakby, żeby prywatnie jeździć gdzieś, żeby paszporty załatwiać. Zresztą wszyscy wiedzą, jak te czasy wyglądały wtedy. No i tak sobie pomyślałem, no to pojadę sobie na jeden rok do tego cyrku, no i to będzie koniec z tym wszystkim, nie? To tam były, no oczywiście, to było, głównie chodziło o pieniądze, nie? Bo nie ma co ukrywać, że to były takie przeliczniki w tym czasie, że no to tam powiedzmy za jeden sezon, a graliśmy tam, najczęściej wyjeżdżałem na początku marca, a wracałem koniec listopada, 9 miesięcy. No to tam były, tam można było niezłe pieniądze zarobić. No i to już zaczęło kusić później. Tam na jeden sezon wychodziło w Szwajcarii około 60 miejscowości, co graliśmy. A w sumie przez ten cały czas, no to gdzieś ponad 400 programów graliśmy. Później miałem taki czas, że przez 8 lat, to już było zawsze koniec stycznia, to już było tak gdzieś po 90 roku, to jeździliśmy do Monte Carlo.
To były bardzo krótkie wyjazdy, bo tam jest koniec stycznia zawsze, to powiedzmy tak trwa około 2 tygodni, Światowy Festiwal Cyrkowy. Po światowych podróżach w 1997 roku pan Joachim ze swoją żoną zamieszkali w Fosowskiem. To tutaj zrodził się pomysł, aby wspólnie z kolegą stworzyć zespół Śpiewające Saksofony. Graliśmy przez 13 lat w takich imprezach okolicznościowych. Jakieś wesela, powiedzmy, festyny, rodziny, takie coś. No to już się tym zająłem tylko. No znowu tu już poznałem wszystkich tych muzyków na miejscu. To z kolegą, z takim Słowikiem, to żeśmy on znowu, żeśmy zrobili cały program taki w kościołach, graliśmy na weselach, oprawy muzyczne, Ave Maria, takie utwory klasyczne. No, ciągle ciągnęło mnie do tej klasyki, nie? To, no i także z tym kolesiem jednym, to co był ten Franek Spałek, tośmy 15 lat grali w takich różnych imprezach, no a tego też powiedzmy rocznie gdzieś tak około 80 gdzieś było, nie? Mistrz Joachim obecnie zszedł ze sceny. Zdobytą wiedzą chętnie dzieli się z młodymi muzykami. Niewątpliwie trzeba mieć powiedzmy talent taki muzyczny. Takim najprostsze sprawy są to, trzeba czysto śpiewać, trzeba mieć poczucie rytmu. No jak ktoś tam powiedzmy by teraz już tam będzie śpiewał, a będzie wszystko śpiewał obok, to on się nie kwalifikuje, nie? To mu zaraz można powiedzieć, że szkoda czasu jest dla niego i tak dalej, ale on sam może już zdradzać od najmłodszych lat, powiedzmy, jak się ma w domu kogoś, że on się interesuje, zaczyna śpiewać albo coś, no to jest wtedy już taka możliwość, że można próbować z nim naukę jakąś. Pan Joachim w wolnej chwili zagląda na próby orkiestry Dentej w Koronowskiem. Łatwo wychwytuje błędy, które wspólnie z muzykami stara się korygować.